Dzisiaj rano, kiedy zobaczyłem sobie swoje statystyki YouTube'a, znalazłem tam pewną niespodziankę. Siemano, dzisiaj już mam czym się pochwalić. Jak już mówiłem kiedyś, na początku, w momencie, w którym przystąpiłem do programu partnerskiego, spełniałem wszystkie warunki do tego, żeby wyświetlać reklamy w filmach oraz żeby ustawić wspieranie kanału. Niestety, z jakiegoś powodu Google postanowił mi tej opcji nie udostępniać z informacją, że wszystkie te opcje pojawiają się w sposób ciągły. To znaczy, że po jakimś czasie ta opcja się pojawi. Więc z dwóch opcji, które miałem na samym początku, zrobiły się trzy. Czyli mogę sam oceniać swoje filmy pod kątem tego, czy nadają się do reklam. I jeżeli ocenię co najmniej 20 filmów trafnie względem tego, co YouTube swoimi automatami wykmini, to wtedy podobno bardziej biorą pod uwagę moje zdanie, jeżeli chodzi o zarabianie na filmach. Nie wiem, jak bardzo jest to przydatne, no ale jak na razie mam 100% skuteczność. Większość moich filmów, to znaczy praktycznie wszystkie moje filmy, nadają się do wyświetlania reklam, więc na razie trafiam bardzo skutecznie. Druga opcja, która pojawiła mi się dzisiaj rano, to wreszcie pojawiło mi się wspieranie kanału, więc teraz planuję sobie i będę ustalał progi, którymi możecie mnie wspomóc. Zastanawiam się, jak to fajnie ogarnąć, żebyście przede wszystkim chcieli to zrobić i żebyście mieli jakieś fajne perki z tego powodu. Oczywiście wcześniejszy dostęp do filmów i tego typu pierdoły, no to jest z paczki. Zastanawiam się, co mógłbym dać więcej fajnego. I pomyślałem sobie, a właściwie to zobaczycie za kilka dni, kiedy wspieranie będzie dostępne. Razem z wspieraniem dorzucę film wyjaśniający moją motywację i wszystkie inne rzeczy, które tam będą. Wydaje mi się, że będzie to fajne i każdy będzie mógł coś otrzymać na takiej zasadzie, że nie tylko, będzie to nie tylko pomoc dla mnie, ale również coś fajnego, co wy dostaniecie. Taki mały teaser, że będzie to rzecz materialna. Ale jaka? To już zobaczycie, jak uda mi się to wszystko zebrać do kupy. Więc jestem mega z tego powodu zadowolony. Niestety, no, trzeba to wszystko formalnie określić. Określić progi, określić kwoty, określić wszystko, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Więc będzie to prawdopodobnie w tym tygodniu zrobione. Dzisiaj pewnie do tego usiądę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Druga rzecz, jak zwykle zapraszam do zobaczenia filmu o godzinie 12. Znowu recenzja na szybko, bardzo fajna książka, krótka książka. Nawet jeżeli nie lubicie tych klimatów, to więcej niż 2 godziny czy 3 nie zajmie wam przeczytanie tego. Więc możecie sobie sprawdzić, czym się ja fascynuję i co lubię słuchać, bo słucham głównie audiobooków, i co lubię czytać, bo akurat tą książkę przeczytałem. Jest po angielsku, ale no kurde, w dzisiejszych czasach to naprawdę nie powinno być dla nikogo problemem. Jak już mówiłem kiedyś, nigdy nie jest za późno, żeby nauczyć się języka obcego. A żeby nauczyć się języka obcego na poziomie czytania beletrystyki, no to wydaje mi się, że już jest bardzo łatwe. Jak już mówiłem, skoro moja babcia potrafi korzystać z YouTube'a, a ma ponad 80 lat, to każdy z was jest w stanie przeczytać książkę i ją zrozumieć i dobrze się przy tym bawić. Zatem link jak zwykle będzie w opisie. Życzę wam miłej niedzieli. To tyle ode mnie w tą niedzielę pełną sukcesów. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.